Dzień dobry, Ford Auto Grupa Lis, ja nazywam się Kasper Dudczak, a dzisiaj obok mnie największy SUV amerykański Forda, jaki jest dostępny w Polsce, czyli Ford Explorer. Serdecznie zapraszam. Pod maską tego potwora znajduje się 3-litrowa benzyna turbo doładowana w układzie V6. A ponadto tego jest to samochód hybrydowy plug-in, czyli połączenie silnika elektrycznego z silnikiem spalinowym. Łącznie ta jednostka generuje nam 457 koni mechanicznych oraz 825 Nm. Tak jak wspomniałem, jest to plug-in, czyli hybryda doładowywana z gniazdka. Na samym prądzie możemy przejechać do 40 km. Auto dostępne jest w dwóch wersjach wyposażenia. Wersja Platinum, która charakteryzuje nam się chromowanymi wstawkami. Mamy również wersję bardziej sportową, ST-Line, co wyróżnia Explorera. Na pewno wielkość tego samochodu, to, że jest 7-osobowy, a także 20-calowe piękne felgi. Przy rozłożonych tutaj fotelach w trzecim rzędzie, gdzie łącznie mamy samochód 7-osobowy, mamy do dyspozycji bagażnik o pojemności 300 litrów około. Natomiast te fotele możemy w bardzo łatwy sposób sobie złożyć. Wtedy do samego dachu mamy do dyspozycji prawie 1000 litrów bagażnika, co jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem. Jeśli chodzi o wnętrze tego samochodu, fotele skórzane z perforowaną skórą, brązowe wstawki. Przechodząc tutaj do samego kokpitu, mamy dwa ekrany. Przed nami 12-calowy ekran. Tak jak widać, po naciśnięciu przycisku tutaj zapłonu mamy dosunięcie i dostosowanie kierownicy. Resztę tutaj funkcji, wszystkie, cała obsługa, nawigacja, telefon, audio odbywa się na 10-calowym wyświetlaczu. Skrzynia oczywiście automatyczna, w tym przypadku 10-stopniowy automat. Mamy również do wyboru różne tryby jazdy. Przednie fotele mamy tutaj sterowane i regulowane elektrycznie. Posiadają one funkcję masażu, co bardzo fajnie sprawdza nam się w dłuższych trasach. Mamy je wentylowane, a także podgrzewane. Jeśli chodzi o Explorera, mamy dach panoramiczny, odsłanianą roletę automatycznie. Pierwszy stopień odsunięcia, czyli ta pierwsza część, możemy odsunąć do końca. A sam dach możemy sobie otworzyć. Z tyłu mamy trzy oddzielne fotele, a te skrajne są podgrzewane. Mamy również regulację tutaj nawiewu, temperatury. Dodatkowo gniazdo USB, a także gniazdo 230 V. Po obu stronach mamy możliwość przesunięcia i złożenia fotela po to, aby wejść do foteli tylnych, czyli do ostatniego rzędu. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tym modelem bądź innymi modelami marki Ford, serdecznie zapraszam do naszego salonu w Opatówku koło Kalisza, Ford Auto Grupa Lis.